czwartek 7 marca odbyły się już po raz drugi w Zbąszynku eliminacje powiatowe do lubuskiego konkursu recytatorskiego Pro Arte 2019. Wszystkich uczestników powitała dyrektor UZOK Malwina Kubicka, jury w składzie Kinga Rosińska, ksiądz dziekan Zdzisław Przybysz, Teresa Szulczewska i Malwina Kubicka oceniali 41 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu świebodzińskiego. Jury przyznało nominacje w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia. Kategoria pierwsza. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Nominacje. Magdalena Dudek, Helena Juszkiewicz, Karol Murowicki. Wyróżnienia. Bruno Tomaszewski, Karolina Szałata, Szymon Krzemiński. Kategoria druga. Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych. Nominacje. Laura Białasik, Maja Sieńkowska, Szymon Włodarczyk. Wyróżnienia. Magdalena Kaczmarek, Marcel Piechowicz. Kategoria trzecia. Uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz 3 klasy gimnazjum. Nominacje. Jakub Ługowski, Amelia Najda, Agnieszka Szczepania. Wyróżnienia. Ignacy Juszkiewicz, Julia Półtorak. Na zakończenie. Malwina Kubicka, dyrektor ZOK, i Joanna Spychała, kierownik działu biblioteki, symbolicznym upominkiem podziękowały jury za pracę w konkursie. Wszystkim nominowanym gratulujemy i trzymamy mocno kciuki podczas finału wojewódzkich. Kategoria pierwsza. 25 kwietnia w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Kategoria druga. 27 kwietnia w Kostrzyńskim Centrum Kultury. Kategoria trzecia. 29 kwietnia w Centrum Kultury w Żaganiu. W piątek, 8 marca, Teatr 18+, pojawił się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach ze sztuką Niedotańczone Żony, czyli Czwarte Wesele i Pogrzeb. Tym razem na małej scenie zadebiutował nowy aktor Marek Bonecki. Sztuka została przyjęta bardzo pozytywnie. Na zakończenie dyrektor GOK, Aleksandra Schubert, wręczyła aktorom bukiet kwiatów i słodki upominek. Kwiaty wszystkim aktorom wręczył także wójt gminy Bojadła, pan Krzysztof Gola. Dziękujemy za zaproszenie. Piątek, 8 marca, zuchy i harcerze ze Zbąszyneckiego Związku Drużyn obchodzili spóźniony Dzień Myśli Braterskiej. Jest to dzień upamiętniający urodziny Roberta i Olaf Baden-Powell. To dzięki parze naczelnych skautów ludzie z całego globu od ponad 100 lat nawiązują ze sobą i ze światem skautowe więzi. Dzień Myśli Braterskiej jest właśnie po to, by te więzi wzmocnić jeszcze bardziej, by naprawdę poczuć, że wszyscy jesteśmy częścią jednego ruchu, a wszelkie podziały są tylko pozorne. I właśnie na tych więziach harcerze skupiali się podczas piątkowych warsztatów, poznając przy tym historię nie tylko skautingu, ale też harcerstwa. W niedzielę, 10 marca, w sali widowiskowej odbył się kabareton pod nazwą Zbąszynecka Wiosna Kabaretowa. Tradycyjnie na wszystkich gości czekała powitalna lampka szampana. Tuż po godzinie 17 imprezę rozpoczął Wojciech Leśniowski ze swoim stand-upem. Po nim zaprezentowała się Ewa Błachnio, która swoim podejściem do spraw damsko-męskich rozbawiła zwłaszcza damską część publiczności do łez. Tegoroczną gwiazdą wieczoru był Kabaret Zachodni, który zaprezentował swoje znane skecze oraz kilka nowości. Nie odbyło się bez dwukrotnych bisów. Za udział w wydarzeniu serdecznie dziękujemy. Impreza w takiej formule odbyła się po raz ostatni. W przyszłym roku czeka nas dużo pozytywnych zmian. W poniedziałek, 11 marca, na sali konferencyjnej na parterze zamontowaliśmy maty akustyczne. Ma to na celu poprawę akustyki podczas prelekcji, wykładów, prób i innych spotkań odbywających się w sali. Przypomnijmy, że na co dzień salka jest siedzibą klubu seniora Pogodna Jesień oraz terenowej organizacji emerytów i rencistów kolejowych. Dodatkowo w sali odbywają się kwartalne spotkania burmistrza z mieszkańcami i kwartalne spotkania Świebodzińskiego Związku Kresowian Koło Terenowe Kosieczyn Zbąszynek.
We wtorek, 12 marca w sali widowiskowej odbyły się eliminacje gminne do Lubuskiego Festiwalu Piosenki w ramach programu Pro Arte 2019. Do udziału w konkursie zgłosiło się 15 uczestników, których oceniało jury w składzie Malwina Kubicka, Dariusz Mikołajczak i Martyna Żurek. Eliminacje gminne przebiegały w czterech kategoriach wiekowych. Jury mogło przyznać maksymalnie 3 nominacje łączone w kategorii pierwszej i drugiej oraz 3 nominacje łączone w kategorii trzeciej i czwartej. Po burzliwych obradach wyłoniono nominowanych. Gminę Zbąszynek podczas eliminacji powiatowych do Lubuskiego Festiwalu Piosenki reprezentować będą Marika Graj, Martyna Furmaniak, Zuzanna Barczak kategorii pierwszej i drugiej oraz Kamila Suwiczak, Aleksandra Strugała, Weronika Grina w kategorii trzeciej i czwartej. Jury przyznało także wyróżnienia dla Agaty Buźko, Patrycji Bartkowiak oraz Zuzannie Matusiak. Na zakończenie Malwina Kubicka wręczyła Darkowi i Martynie podziękowanie za pracę w komisji konkursowej.